Jesteśmy dzisiaj w Radomiu na Wojda Boxing Night 5. Kolejna bardzo fajna, udana edycja. Tutaj z każdą kolejną galą jest więcej emocji, więcej zawodników, więcej chętnych, którzy występują i przychodzą na to wydarzenie. Dzisiaj na gali, piątej już gali Wojda Boxing. Świetna inicjatywa. Uważam, że to jest świetny sprawdzian dla ludzi, którzy trenują sport, trenują boks, nie tylko zawodowo, ale też hobbystycznie, tak? Ja uważam, że jest tutaj cel i dla każdego to jest bardzo fajny sprawdzian, tak? To trenowanie tak naprawdę ma sens, bo co jakiś czas, powiedzmy co pół roku jest taka walka. Dla nich to nie jest tylko sparring, dla nich to jest wielkie przeżycie i uważam, że to jest coś naprawdę fajnego. Także oby więcej takich gal, oby więcej, jak to się mówi, promowania boksu pod takim kątem również. Także ja jestem za takimi projektami. Poziom walk na dzisiejszej gali był zróżnicowany. Mieliśmy zawodników, którzy występowali kilka razy na poprzednich edycjach i oni na pewno wnieśli tutaj dużo takiego dobrego, solidnego boksu, ale było też kilka walk typowo początkujących osób, które tak naprawdę są takimi prawdziwymi białymi kołnierzykami, można powiedzieć, które dopiero zaczynają boksować. Były nawet zestawienia tutaj Wojda Boxing Team wewnątrz klubowe, osób, które trenują krócej, po pół roku, po 6 miesięcy, ale nie bały się, wyszły, spełniły do walki, spełniły swoje marzenia, a ja jako trener miałem tą satysfakcję, że mogłem ich przygotowywać i razem tutaj wystąpiliśmy w tej walce. Każdy swoją walkę przeżywa inaczej. Jedni podchodzą do tego jak do przygody życia i tak powinni podchodzić, inni podchodzą do tego może troszeczkę zbyt przesadnie, zbyt wielkimi emocjami, ale w boksie liczą się również emocje, nie tylko ciosy, tak? Także uważam, że dla każdego coś w tej odmianie się znajduje i dla każdego to jest pewnego rodzaju spełnienie marzeń. Atmosfera była gorąca, jest to gala, która opiera się na emocjach. Nie ma tutaj mistrzowskiego poziomu, ale jest bardzo dużo emocji, szerokie grono znajomych, kolegów, którzy niekoniecznie znają się na boksie, natomiast emocjonalnie bardzo wspierają swoich bliskich, swoich zawodników, więc gromkich braw, emocji i okrzyków tutaj nie brakowało. Kiedy jestem wywoływany do ringu i mam okazję wręczyć statuetkę, to każdemu z zawodników na koniec mówię jakieś swoje spostrzeżenia co do walki. Jestem już parę lat w ringu, także mogę sobie na to pozwolić, a oni też fajnie cieszą się, że mogą dostać podpowiedź od zawodnika, który już parę lat przewija się po różnych ringach, tak? Ekip przybywa, wraz z nimi przybywa wielu trenerów. Był oczywiście Maciek Miszkin, Paweł Głażewski, lokalni trenerzy Łukasz Guzik, chłopaki z Panczera Radom Bartek i Karol Kowalczyk, Michał Żeromiński, Krzysztof Góry, Krzysztof Ogłoza, więc wielu trenerów, wielu zawodników. Współpraca się układa, więc na pewno będę dalej chciał z nimi tutaj działać i korzystać z ich podopiecznych.